Witajcie w kolejnym vlogu, jak zacznie przygodę z mechaniką pojazdową. Jak widać albo nie widać, bo sprawnie kadr ująłem, opon już nie ma. Tak szykuję się na wiejską. Żarty żartami. Słuchajcie, odma olejowa, czyli temat tak naprawdę, którego nikt nie zna. Użytkownicy nie za bardzo wszyscy wiedzą, co to jest. Mechanicy non-stop o tym zapominają, a potem robi się bubu, kuku i jest duży problem z silnikiem, a tak naprawdę nie odma olejowa, a odpowietrzenie skrzyni korbowej lub jeszcze w całym zestawie jest jeszcze tak zwany separator oleju. Tak więc przedstawię Wam dzisiaj w odcinku, jak wygląda odma olejowa w różnych samochodach, jak powinniśmy zdiagnozować jej uszkodzenie, jak spróbować wyczyścić ją i jakie konsekwencje dla Was i dla Waszego samochodu może mieć zatkana odma olejowa. To też jest fajne, dlatego że odma olejowa może nam też powiedzieć o stanie naszego silnika. Jeżeli naprawdę jest już dojechany, to zresztą co ja będę mówił, chodźcie do silnika, pokażę Wam na silniku. Zatem, aby zrozumieć, jak działa odma i po co jest skonstruowana, skupmy się na samym dole, czyli skrzyni korbowej, blok plus miska olejowa, całość dołu poniżej głowicy, nazwijmy skrzynią korbową. I teraz, po co nam odpowietrzenie skrzyni korbowej? Przecież to jest zamknięte, tam się nic nie dzieje. Ano się dzieje, dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim wytwarza się nadciśnienie, ciśnienie się wytwarza. Skąd ciśnienie się wytwarza? Chociażby od ruchu tłoka góra-dół, to jest jedna rzecz. Pamiętajcie, drugą rzecz, nie ma silników idealnych. Praktycznie każdy silnik przepuszcza mniejszą, większą ilość gazów poprzez pierścienie na tłokach. Zatem może wytworzyć się duże ciśnienie, to ciśnienie trzeba odprowadzić. To jest druga sprawa. A trzecia najważniejsza, olej wytwarza opary. Im gorszy olej, tym jest więcej tych oparów. Te opary to wszystko gdzieś trzeba odprowadzić. I tu pojawia się nam właśnie odpowietrzenie skrzyni korbowej, tudzież separator, tudzież odma olejowa. Działa to tak. W starszych typach silników z dołu, z bloku silnika wyprowadzano przewodem, wężykiem, czymkolwiek do samej góry i w różnych miejscach ją montowano. O czym jeszcze trzeba powiedzieć, zanim wytłumaczę tą dokładną zasadę działania? Czym jest ten separator oleju? Separator, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie bardzo prostą rzecz. Oddzielić olej od oparów, od tych oparów, z tych oparów wydostać ten olej. I teraz tak, często gęsto jest tak, że to, co jest w cieczy, to spłynie z powrotem sobie do dołu, natomiast reszta jest wpuszczana do silnika na różne sposoby. Dlaczego na różne sposoby? W zależności od tego, czy jest to samochód z doładowaniem, czy jest to bez doładowania, od fantazji producenta, bo to naprawdę każdy producent robił to w inny sposób. Tutaj macie odmę olejową TSI. Laguna 2 będzie miała przy bagnecie. To jest w ogóle kosmos. BMW będzie miało gdzieś tutaj. Francuz, Japończyk i tak dalej, gdzie indziej. Co trzeba powiedzieć? Objawy uszkodzenia zatkanej odmy lub uszkodzonej odmy lub uszkodzonego separatora. Skoro wszyscy dokładnie zrozumieli, że w skrzyni korbowej wytwarza się ciśnienie, które trzeba wydostać na zewnątrz, zatem pomyślcie sobie, jakie konsekwencje będą, kiedy odma się zatka. A może się zatkać? Oczywiście, że może. Zależy się od konstrukcji. Sitka w środku, w separatorze, membrany, czegokolwiek lub po prostu całego syfu, który wychodził stamtąd i zrobił niedrożny przewód. Po pierwsze, mechanicy o tym bardzo często zapominają, użytkownicy w ogóle o to nie dbają. Załóżmy sobie sytuację, kiedy jest zatkana odma olejowa w miarę sprawnym silniku. Oczywiście mówimy tutaj o starszych jednostkach benzynowych, diesla, turbo, diesla, obojętne. Jest zatkana ta odma i teraz co jest pierwszym objawem? Wywala ci uszczelnienia, tworzy się ciśnienie w skrzyni korbowej, w związku z tym potrafi wypchnąć uszczelnienie gdzieś tam na wale, na skrzyni, różne. To powietrze, to wszystko, co tam się zbiera, te wszystkie opary z tego oleju, chcą się wydostać. W związku z tym wypychają różne uszczelniacze dołu silnika lub może dojść do skrajnych sytuacji, gdzie po prostu ten motor się w jakiś stopniu zakatuje, tak? Bo dojdzie do tego, że jeżeli jest w nowszym silniku nieprowadzona rurka, jest to wszystko przez głowicę, gdzieś coś się zatka i konsekwencje tego mogą być bardzo smutne. Objawy takie typowe w starszych jednostkach, to tak jak mówię, wypycha gdzieś uszczelniacze i często mylnie robimy tak, że przyjeżdżamy do mechanika, no i mechanik mówi, że no dobra, wymieniamy uszczelniacz na wale, na skrzyni, gdziekolwiek, gdzieś tam, gdzie, znaczy na skrzyni, to nie na wale, no i my to wymieniamy, pojeździmy sobie tydzień, on znowu wywalił i go znowu wymieniamy, bo myślimy, że był kijowy. Zatem okazuje się, że nie, to przyczyną może być uszczelniacz. Co się jeszcze może dziać? Jeżeli odma jest zatkana, może podnosić Wam się sam bagnet,
do mierzenia miarka olejowa. Również może być tak, że odkręcisz korek i usłyszysz syczenie, tak jakby powietrze chciało zejść. W związku z tym nie polecam, bo to zależy się od konstrukcji silnika, ale można przytkać, puścić i zobaczyć, czy jest dalej takie pff. To samo właśnie bezpiecznie robić na bagnecie. Podnosisz, jest zatkana odma, robi pff. Odma działa również jako teoretycznie diagnostyka naszego silnika. Załóżmy sobie sytuację, że mamy już kulawy motor, zaczyna nam jarać oleju, nie jesteśmy pewni, czy motor jest, jak to się mówi, kaput. Wystarczy, że przed separatorem odepniemy sobie wężyk od odmy, jeżeli tak owy istnieje. Jeżeli poleci z niego olej, no to już sami możecie sobie odpowiedzieć, jak duże przedmuchy są na pierścieniach, że wywala olej ze skrzyni do góry, z powrotem wszystko się zalewa, miesza pełen remis, czyli silnik padaka i do wyrzucenia. Czy sami możemy zdiagnozować? No oczywiście, że sami możemy w jakimś tam stopniu zdiagnozować. Zobaczcie, prostsze samochody, które w większości mają ten separator, bo mówię nie wszystkie, ten separator może być zatkany. On rzadko wymaga wymiany, są modele, których nie da się wyczyścić, ale wiecie, jeżeli jest prosty, wyjmujecie ten separator, mówię na przykład w Megance dwójce, będzie tutaj przy bagnecie, wyjmujecie, wkładacie do naczynia, benzyna ekstrakcyjna, pach, 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 cały syf wyleci, sprawa załatwiona. Natomiast jeżeli będzie naprawdę skomplikowane, tak już w tych FSI-kach, no to już trochę trzeba się przy tym pobawić i nie do końca zachęcałbym samemu do zabawy, ale do diagnostyki, czy jest to właśnie uszkodzona odma olejowa, no to mówię, każdy objaw zwiększający ciśnienie w skrzyni korbowej, czyli elementami, którymi ono się wydostaje. Im nowszy samochód, tak jak FSI-ki mają, czy te FSI wbudowane w głowicy, no to już tego wężyka nie ma, on nie idzie, tak? Ten wężyk jest po prostu zastąpiony poprzez budowę kanałów w głowicy olejowych i tutaj z tą diagnostyką też tak łatwo nie będzie. Warto pamiętać, że im nowocześniejsza jednostka, im bardziej rozwinięta, tak? Właśnie te FSI-ki, jakakolwiek nieszczelność, jakakolwiek niedrożność tutaj tych ciśnieniach, podciśnieniach i tak dalej, powoduje to, że ten silnik jest kulawy, czyli zatkana odma olejowa sprawia to, że wydaje ci się, że po prostu zaraz ten samochód się rozpadnie lub powoli zaczyna tak się dziać. Wyjęcie bagnetu też to może spowodować, więc tutaj mówię, diagnostyka w zależności od modelu. Ja bardziej staram się stargetować na te starsze modele samochodów. O czym jeszcze warto powiedzieć? Rozpocznijmy tę diagnostykę od zlokalizowania, gdzie nasza odma się znajduje. Mówię, w starszych samochodach szukajcie jakiegoś wężyka wychodzącego z bloku silnika. W nowszych, no niestety tego nie znajdziecie. Mody, internety szukać, bo jeszcze może być tak, że na oko będzie już widać, że ta odma jest zatkana, bo zaczyna się gdzieś dookoła olej w niej wywalać. Więc to tak wizualnie, organoleptycznie, co ile czasu, ja nie wiem, co ile producent każe czyścić odmę, natomiast jest to element, który warto czyścić. Spotykam się z opiniami, że na przykład w BMW silnikach separatory oleju się wyjmuje, zastępuje się filtrem, który to wszystko oczyszcza. Nie wiem, nie praktykowałem, dlatego nie umiem się na ten temat wypowiedzieć. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś to przemyślał już w BMW, no czasem można fabrykę poprawić, z tym się zgodzę. O czym warto powiedzieć? Bardzo często dochodzi do sytuacji, że no niestety, ale te opary z oleju nie są zdrowe dla silnika. Jest to zrobione po to, nie wychodzi to do atmosfery, żeby nie zanieczyszczać środowiska, ale nie wpuszczanie ich do silnika też ma jakiś tam efekt pozytywniejszy. Tylko pamiętajcie, jeżeli ktoś ma ochotę odpiąć odmę i puszczać ją sobie w świat, te wszystkie fekalia, te wszystkie opary gazu, może mieć niemiłe konsekwencje prawne i jest to niezgodne z prawem. To, czy wy to zrobicie, to już jest wasza sprawa, natomiast to się tyczy starszych silników, gdzie jest to nieistotne, tak jak powiedziałem, dla podciśnień i pracy silnika, ale spotykam takie praktyki, że odma jest odpięta i idzie sobie w świat po prostu. I miej też na uwadze, że jak któryś pierścień ci strzeli, a ty masz odmę odpiętą, to wypompujesz ten olej ze skrzyni korbowej w ciągu chwili, w zależności od tego, ile tego oleju jest, dasz mu na 7000 do odcinki i właśnie cały olej wyfrunął na ulicę. Tak to się kończy, taka praktyka. Sumując, w zależności, jak powiedziałem, od moda serwisowego, jeżeli ma być co 30000 wymyta, wyczyszczona lub co ileś wymieniona, starajcie się to robić. Pamiętajcie bardzo dla mnie ważną rzecz, jakość oleju. Jeżeli jest to ulew firmy Shellest o wartościach ciernych typu kisiel, budyń i tak dalej, po prostu nie masz na olej, lejesz co tam trzeba, co się nie nadaje, no to te wszystkie opary będą bardzo mocno uczestniczyły w zanieczyszczaniu. Warto powiedzieć o tym, że odma potrafi zamarzać. Na krótkich dystansach w tych oparach zbiera się wilgoć. Jeżeli ta wilgoć zbierze się w separatorze, a ty jeździsz na niedogrzanym silniku, pobułki z powrotem, pobułki z powrotem, pobułki z powrotem,
zamarznie to wszystko i odma będzie niedrożna. Efekty tego już omówiliśmy. Jak tego uniknąć? Warto byłoby raz na jakiś czas, raz na tydzień albo częściej po prostu przejechać się w zimę samochodem do pełnego rozgrzania, bo zamarznięta odma to też jest bardzo duży problem i często spotykany właśnie w gorszych jakościowo olejach, czyli tych z niższych półek, co zaniżają ceny. Po prostu dla mnie mazut, olej rzepakowy do silnika i to jest wszystko, jeżeli o to chodzi. Profilaktycznie zajrzyj, po prostu miej świadomość o tym, że ta odma jest, że ona jest ważna dla silnika. Nie leć od razu sprawdzać, jeżeli nic się tam nie działo. Kiedyś przy okazji sobie zerknij, powiedz mechanikowi, jak ci wywaliło uszczelniania, gdzieś uszczelniacze macie robić. Weźcie, zerknijcie na tą odmę wtedy, czy ona nie jest zaatakowana, tak? Jeżeli jest zima, no to zerknij, czy przypadkiem ci tam coś nie zamarzło. Tyle. Zapewne można by dużo więcej dopowiedzieć i wy to dopowiecie pewnie w komentarzach. Natomiast chciałem otworzyć oczka na to, że nie jest to skomplikowany system, mniej więcej jak on działa, bo im technologia bardziej się rozwija, tym te urządzenie jest bardziej skomplikowane. Nie zdziwię się, jak niedługo będzie jeszcze miało czujniki, czy nie jest zatkane, lub nie będzie super mocno z taką konstrukcją. Wiecie, to do czego dążymy, downsizing i rozwój technologii. Mniej więcej już się zbliża koniec roku, ja się bardzo cieszę, bo tu wózek zaraz dojeżdża, tu już oświetleniówki, tu narzędzia, hala zaczyna być pusta, wjeżdżają podnośniki, więc ci, co czekali na mechanikę, to się wreszcie od stycznia doczekają. W tą niedzielę bardzo dużo się zmieni, czyli powiemy Wam z Robertem z TuneUpu, jak będzie wyglądał nowy rok, a nowy rok to są nowe serie, zupełnie inne, poza tymi, co są mechanikami, nie będzie tego dużo więcej na kanale. Będzie za to jakościowo i merytorycznie lepiej, czyli tam, gdzie łysy zawsze poległ, polegnie, czy poległ polonista jeden. Tak więc, jeżeli pomogłem Ci w jakikolwiek sposób, zostaw łapeczkę w górę, tak żebram o te łapeczki, bo tym sposobem walczę z całym gównem, które jest na YouTubie, gdzie wbić 40 tysięcy łapek, a pojawi się nowy film. Taki ciul. Co mogę powiedzieć? Dzisiaj dzwonił do mnie Charakterek, czyli Motokiller. Ośrodek na zlot miłośników na maj będzie liczył ponad 200 miejsc, więc szykujcie się i cena też będzie dobra. Nic nie mogę więcej powiedzieć, bo jeszcze nic więcej nie ustaliłem. Wbijajcie na naszego fanpage'a facebookowego. Chwilowo grupa jest wstrzymana, w sensie działa prężnie, ale 20 tysięcy osób trzeba obsłużyć i zrobić porządek, więc pozycjonuje się kolejeczka, szukam jeszcze administratorów więcej, jeżeli ktoś dostał bana z przypadku, sorry, naprawiamy to, piszecie do mnie na priv, wbijajcie jeszcze na Insta, z Instagrama możecie czasem się dowiedzieć, gdzie jestem, co robię, u kogo byłem, no i pewnie jeszcze na kanale Świat Według Micha też coś zobaczycie niedługo, więc do zobaczenia w następnym odcinku, dziękuję za uwagę, jestem nudny, smutny i pewnie się nieraz przejęzyczyłem, także cześć. Zapewne jeszcze pewnie wiele. Dobrze jesteś, bo jesteś dobry, ty jesteś po prostu debeściak. Zapewne, pewnie.